Siemaneczko moi wadliwcy, witam Was dzisiaj w takiej niecodziennej scenerii i super planie filmowym, jakim jest mój balkon. Z racji tego, że tak długo się ociągałam z nagrywaniem filmu, to u mnie w mojej kanciapie już nie ma światła, za to tutaj światło świeci mi prosto w ryj, ale za chwilę zajdzie, więc będę wyglądać w miarę normalnie, na tyle na ile da się radę wyglądać normalnie w moim przypadku. Dziś witam Was w takim odcinku, trochę uczącym mnie pokory, ponieważ postanowiłam, że nagram sobie moje pytania sprzed kilku lat, zanim jeszcze rozpoczęłam przygodę ze swoją wadą, zanim zaczęłam szukać drogi do pozbycia się mojej wady, czyli z roku 2017 pochodzą pierwsze pytania. Oczywiście, jak wiecie z poprzednich moich filmów, ja już kiedyś miałam kamuflaż i w ogóle chodzi mi o rozpoczęcie tej drogi do operacji. Pytania z początku tej drogi, w ogóle jak szukałam tej drogi i myślę, że te pytania pokażą Wam, że ja też się kiedyś bałam. Ja też kiedyś nie wiedziałam nic kompletnie, co z czym się je, gdzie się udać i też byłam tak zagubiona jak Wy, po prostu jak dziecko we mgle i no czasem taka lekcja pokory, tak jak mówię, się przydaje, ponieważ ja już o wielu rzeczach zapomniałam, ponieważ mam już te doświadczenie, dlatego posiadam tą wiedzę, ponieważ wiedza to doświadczenie. Głównie wynika wiedza z doświadczenia, więc ja już te doświadczenie mam, więc mam też tą wiedzę. Dlatego dzielę się nią z Wami, żebyście nie byli tacy zieloni jak ja na początku. I dziś będę czytała swoje pytania, które kiedyś kierowałam do grupy, i oni mi na te pytania odpowiadali, albo nie. Więc przeczytam Wam pytania i sama odpowiem teraz na nie, jakbym odpowiedziała sobie kiedyś, gdybym miała tą wiedzę, co teraz. Tak? Rozumiecie? Albo gdyby ktoś zadał mi to pytanie, taka Edyta sprzed iluś tam lat i ta Edyta z tego czasu odpowiedziała jej ze swojej perspektywy. Mam nadzieję, że zrozumieliście, ale tak dzisiaj nagrywam na spontanie, bez jakiegoś większego przygotowania, zresztą widać, ale cóż, w głowie się jednak trochę więcej zmieniło niż tylko sama twarz i postrzeganie siebie. Także jedziemy. No to jedziemy z tymi pytaniami. Czytam pierwsze. Post z 10 lipca 2017. Cześć wszystkim. Moja historia wygląda tak, że po 27 latach zdecydowałam się w końcu na operację. Zdecydowałam się na Olsztyn, ale że kompletnie nie znam tam lekarzy, ortodontów, zasugerowałam się opinią dziewczyny, którą spotkałam w poczekalni poradni. Byłam na jednej wizycie u dr P. Wykonano mi zdjęcie pantomograficzne, cefalometryczne oraz wyciski. Na razie czekam na opis i opinię od pani doktor, ale dzwoniła już do mnie w ciągu niecałych 2 tygodni 2 razy. I za każdym razem pytała mnie, czy jestem zdecydowana na tą operację. Jak dotąd nie uzyskałam żadnych konkretnych odpowiedzi, ale zapisałam się w przyszłym tygodniu do poradni do dr M. Pytanie do Was. Czy te dwie panie dobrze współpracują ze sobą, przygotowując do operacji? W innym poście widziałam, że dużo osób odradza dr P. W związku z tym, kogo polecacie zamiast niej? Jeśli nie można napisać na ogólnym forum, to poproszę o prywatne wiadomości. Tak, tu jest mowa o ortodontce, która odmawiała, po prostu odwodziła może mnie od operacji. Bardzo długo mnie, wręcz bym powiedziała, zwodziła. I uciekłam od niej w końcu. Odbierając plan leczenia i moje modele. No i potem się udałam gdzie indziej, ale to zanim znalazłam odpowiedniego ortodontę, trochę trwało, naprawdę. A przez 2 miesiące jakby byłam wodzona za nos i w ogóle nie wiedziałam co i jak. A tak jak usłyszeliście o tej ortodontce, dowiedziałam się w poczekalni, w poradni, gdzie trafiłam w ogóle takim wielkim też przypadkiem, o czym kiedyś też pisałam już na blogu i kompletnie nie zdawałam sobie sprawy z tego, że te dwie lekarki nie mają w ogóle ze sobą nic wspólnego, nie mają nic do czynienia, a dr M w ogóle nie przygotowuje do zabiegów, tylko kwalifikuje, jakby zatwierdza do operacji, więc to tylko pokazuje, jak byłam kompletnie zielona, kto, gdzie, co i jak.
I teraz bym sobie powiedziała, nie kobieto, weź uciekaj od tych dwóch lekarek i szukaj kogoś innego. Halo. Tak bym sobie wtedy powiedziała. I zresztą takie dostałam opinie, żeby poszukać kogoś innego. Post kolejny, kilka dni później. Hej, czy ktoś z Was był na konsultacji u periodontologa? Przed chwilą dzwoniła do mnie ortodontka i powiedziała, że ją coś niepokoi, że widzi jakiś zanik kości i że ona to opisze. Czekam 4 tygodnie na opis modelu i zdjęć. Ale żebym się skonsultowała. Jestem przerażona. No i rzeczywiście byłam mega przerażona wtedy, bo wiecie, zanik kości to brzmi groźnie. A później, zdecydowanie później okazało się, że po prostu przy tych wadach i przy kamuflażach robi się często to, że dziąsła odsłaniają szyjki zębowe, nie ma odpowiedniego nagryzu, no bo to jest wada, mimo że jest kamuflaż, to i tak jest ta wada. I po prostu no, zęby nie kontaktują się i kości też zanikają i dziąsła się obniżają. No i wizyta u periodontologa była konieczna i w ogóle przechodziłam do tego pokrycia recesji, o czym też mówiłam w jednym z filmów, jeszcze przed w ogóle całą zabawą na początku. Także to jedno, w sumie ta ortodontka co do tej jednej rzeczy miała słuszność. I to tyle mogę powiedzieć. Czyli tak, polecam konsultację u periodontologa i napisałabym, idź dziewczyno, koniecznie, nie płacz, bo to jest normalne przy tych wadach, tylko po prostu idź się skonsultuj. Tak bym mi powiedziała sobie wtedy. Kolejny post już parę miesięcy później. Hej, czy ktoś z Was miał kortykotomię z augmentacją albo bez? Na żuchwie to wykonuje chirurg, ortodonta czy periodontolog. Robi się to w znieczuleniu ogólnym czy miejscowym? No, czyli już kolejny zabieg wchodził tu. Miałam pewnie w planach. Dostałam zarys czy coś. Tak, bo już tutaj byłam u drugiej ortodontki. Więc bym sobie powiedziała, że tak, halo, miałam już ten zabieg, bo już jestem teraz jakby po, a mówię do tej typiary sprzed, tak, przypominam, o co chodzi. I może go zrobić i chirurg, i orto, i periodontolog. W sumie orto go nie robi. Kłamie, bo orto ma od tego ludzi. Więc może go zrobić i chirurg, i stomatolog, periodontolog. Robi się to w znieczuleniu miejscowym, przynajmniej ja to miałam. No myślę, że w ogólnym też się da, jak cię uśpią, ale nie ma takiej potrzeby, tak? No nie ma, bo wystarczy kilka zastrzyków znieczulających i elo, jedziemy z kortykotomią, o czym też nagrałam film i napisałam post. Nawet nie post, tylko wpis na blogu. I chyba w ogóle ja podlinkuję do tych wszystkich filmów na dole, o których odpowiadam. I bym powiedziała sobie do tej Edyty sprzed tych 4 lat, powiedziałabym, hej, nagrałam film o kortykotomii, obejrzyj sobie. I wtedy ta Edyta by sobie obejrzała, nie? Kolejny post już jest po nowym roku, znowu po kilku miesiącach. Hej moi drodzy, jutro po długim czasie oczekiwania mam w końcu pierwszą wizytę doktora D. Będzie też tam moja orto, doktor P. Mój dylemat jest następujący. Na koniec maja biorę ślub, a oni na 100% chcą mi założyć już do tej pory aparat i pewnie kortykotomię zrobić, jeśli jeszcze więcej atrakcji nie wymyślą. Prosić ich, żeby to odroczyć? Nie wiem, czy aparat będzie bardzo widoczny na zdjęciach ślubnych. Sama nie wiem, co robić, tyle czekałam na tą wizytę. Plany ślubu wyszły w międzyczasie. Czy może tylko drobny, dolny aparat na czas ślubu będzie dobrym rozwiązaniem? Macie fotki tylko w dolnym aparacie? Bardzo go widać. Proszę o poradę, bo już sfiksowałam. Boże, tyle pytań w jednym poście. Chyba bym pochlastała ją wtedy. Zacznijmy od pierwszego pytania. WTF? What the fuck? Kurde, dziewczyno, ogarnij się, weź nie bierz tego ślubu. Tak bym sobie powiedziała. Halo, nie rób tego. Nie rób tego. Weź zrób tą operację i poczekaj. Normalnie osobie bym powiedziała, a hajte się, mąż cię chce takim, jaka jesteś, w takiej tobie się zakochał. I tak wtedy myślałam, bierz ten ślub. Ale teraz bym powiedziała po prostu, nie bierz tego ślubu, bo już ja się rozwiodłam. Dlatego bym sobie tak powiedziała. No i co? I kortykotomię. I w sumie dobrze, że nie prosiłaś, żeby odroczyć. Bo to było 3 miesiące odstępu między kortykotomią a ślubem i już nie miałam takiej kwadratowej mordy, bo po kortykotomii miałam kwadratową brodę, ale to zeszło.
i czy widać bardzo dolny aparat? W ogóle nie było go widać, w ogóle, tylko miałam trochę wypchniętą dolną wargę, ale przy mojej wadzie to i tak miałam wypchniętą, więc who cares, że tak powiem. Więc w ogóle bym sobie nie zawracała tym głowy, napisałam ty dybiary, weź się ogarnij i większe problemy ludzkość miała, jak to, że będziesz musiała za jakiś czas się rozwodzić, halo. No, tak wiecie, to jest taki śmiech przez łzy, nie? Więc bym powiedziała, że po prostu działaj, ślub swoją drogą, to swoją drogą i nie martw się. A jak ci już tak strasznie zależy, to przełóż ten ślub i tyle. Tak by było dobre rozwiązanie. Ha, ha, ha. Dobra, następne. Mówiłam, że słońce zajdzie? Mówiłam, że zajdzie, nie? Ciekawe, czy w ogóle teraz coś widać. Trudno. Ważne, żeby było słychać. Hej, to już jest z tego samego miesiąca. Hej, pytanie za 100 punktów. Czy jak mieliście wizytę u doktor M? Mam zaplanowaną dystrakcję, najpierw muszę do niej iść, żeby zaakceptowała. To musieliście mieć ze sobą papiery od psychologa, logopedy i fizjoterapeuty. Bo ja z fizjo się nie wyrobię przed wizytą u niej i się zastanawiam, co to będzie. Więc teraz już nie musicie mieć takich rozkmin, ponieważ doktor M już nie jest ordynatorem w Olsztynie w szpitalu miejskim w Olsztynie. Ale wtedy bym sobie powiedziała, tak, najlepiej mieć wszystko, ale jak nie masz, no to i tak idź, trudno, najwyżej ci nie zaakceptuję tego i każę wrócić później, ale ludzie mi tam radzili, że im więcej masz, tym lepiej i weź wszystko. No i tak bym sobie też powiedziała, bierz wszystko, co masz, a może to przejdzie bez logopedy. No i przeszło to ogólnie, tak? Więc bym powiedziała, nie martw się na zapas. Ale ci, co widzieli tą panią doktor, to wiedzą, dlaczego wszyscy się zawsze stresowali i martwili. Kolejne pytanie, znowu z tego samego miesiąca. Boże, ja współczuję tym ludziom, naprawdę. Hej, jak wyglądaliście 3 miesiące po dystrakcji szczęki? Czy mieliście już dużą przerwę między jedynkami? No to chciałam wiedzieć, bo czekałam jej dystrakcję za kilka dni. To chyba takie normalne. Bym powiedziała sobie, halo, po 3 miesiącach to ty już, to będziesz miał jeszcze szparę, ale zęby już bardzo szybko się zejdą. No i twoja przerwa już nie będzie taka super wielka. Będziesz wyglądała jak z naturalną diastemą, ale to ty w twoim przypadku, bo ktoś na przykład może dalej mieć miejsce na kasownik i na bilety, tak? Ale sobie bym powiedziała, chill luz, będzie git. Potem już po kilku miesiącach. Siemka, czy ktoś przed założeniem aparatu musiał założyć gumki separacyjne? Jeśli tak, to ile czasu przed? Na przykład tydzień, dwa i jak wrażenia? Więc moja droga, bo nie powiem kochana, bo nie lubię tego słowa. Moja droga Edyto, każdy musi założyć gumki separacyjne, jeśli ma stłoczenia. I kilka dni przed, czyli tak od 3 do 5, ty miałaś 5 dni i będą boleć cię jak cholera. Więc tak, takie będziesz miała wrażenie. I zazwyczaj wszystkich to boli. Jeśli kogoś nie bolą gumki separacyjne, to potem boli go aparat. Taką zależność ja zauważyłam. Kolejne pytanko już rok później. Już rok był przerwy. Siemka, mam pytanie do tych, co już się operowali. Trochę takie egzystencjalno-praktyczne. Mianowicie mam opkę zaplanowaną na początek kwietnia, a po 3 tygodniach, a dokładnie 18 dniach od operacji mam zaproszenie na ślub i wesele przyjaciół. I tu rodzi się pytanie, jak żeście się czuli i wyglądali po takim czasie. Nie wiem, czy odmawiać, czy powiedzieć, że przyjdę, bo jednak bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy podołam fizycznie. Oczywiście liczę się z tym, że raczej sobie nie pojem, ale może dam radę się pobujać. Mieliście już siły po tych 3 tygodniach albo 2, licząc od wyjścia ze szpitala. Czy raczej nie byliście na tyle sprawni, żeby się wybierać na tego typu imprezę? Proszę info. No i tutaj zdania były podzielone, ale ja ze swojego doświadczenia powiedziałabym tamtej Edycie, spoko luz melina, weź nutry drinki i idź na to wesele, ale do niczego się nie zmuszaj. Będziesz się czuła dobrze, to będziesz tańczyła. Nie będziesz się czuła dobrze, to pójdziesz do pokoju, bo tam był nocleg zapewniony i będziesz sobie leżała. Jak dasz radę, to będziesz tańczyć, nie dasz rady, będziesz leżeć. Przynajmniej zobaczysz tych ludzi, będziesz w tym ważnym dla nich dniu, a jeśli nie dasz rady kompletnie pojechać tego dnia, bo oczywiście ja musiałam tam kierować, sama musiałam być tym kierowcą, to po prostu no, nie pojedziesz albo pojedziesz później, po prostu, żeby ich zobaczyć. I tyle. Tak bym sobie powiedziała, tak bym teraz do tego podeszła. Ale na szczęście dałam radę, byłam na tym weselu, tańczyłam na tym weselu, nawet coś zjadłam na tym weselu. Nie pytajcie jak, a w ogóle nie mogłam wtedy gadać, więc chrypiałam jak stara Julietta, ale nawet dałam radę coś powiedzieć.
Także pojechałam, było dobrze, było warto i byłam bardzo zadowolona, że mogłam być z tymi ludźmi w tym dniu. Ale pamiętajcie, że może to być różnie, możecie czuć się źle i nie warto na siebie narzucać takiej presji. I warto uprzedzić przede wszystkim tych znajomych, którzy się żenią, hajtają, biorą ślub, czy tam na jakąś inną okazję, że po prostu będziecie po takiej operacji i nie wiecie, czy będziecie mieli siły. Ja swoich uprzedziłam, ale powiedziałam, że postaram się po prostu być. Tak. Dalej. Siemka, czy ktoś używał takiej opaski po operacji, może identycznej jak ta, nie identycznej jak ta, ale podobnej? No i tutaj mamy tą maskę, taką zieloną, którą widzieliście u mnie na Instagramie, na zdjęciach i którą też pokazywałam na filmach, bo byłam w niej po operacji. W ogóle taka zielona tutaj usztywniająca twarz. Więc tam kilka osób używało, więc sobie bym powiedziała, tak, używałam takiej maski. No i jak mi się sprawdziłam, no była dobra do trzymania liści kapusty. Ogólnie, czy ona zrobiła jakiś show, jakiś wow? Raczej nie. Można wyjąć gęby bandażem i trzymać kapustę. Nawet tak było mi wygodniej. Ale no trochę w niej spałam. Jak się kładłam już niżej i ogólnie też widziałam, że niektórzy w niej podróżowali, żeby jakby zmniejszyć wstrząsy, tak? Ale uważam, że nie jest ona jakoś super niezbędna, tak? Do przeżycia tej operacji. Jak ktoś chce kupić, to mam na sprzedaż. Za bardzo tanio sprzedam, bo mi do niczego nie potrzebna tak naprawdę. Kolejne pytanie. Siemka, mam dwa pytania. Do ludzi już po opie. Czy można pić po operacji ze słomki? Czy w ogóle się da? Czy to możliwe? Czy raczej nie można, bo podciśnienie czy coś tam? Więc odpowiem najpierw na to pytanie. Można pić ze słomki, ale mało kto potrafi. Ty będziesz umiała i będziesz z tego bardzo zadowolona, bo będzie Ci to ratowało życie. Także props, Edyta. Drugie pytanie. Do ludzi po opie w szpitalu miejskim w Olsztynie. Którego dnia po operacji gumkują? Czy budzisz się już zagumkowany, czy dopiero przy wyjściu? Więc gumkują na drugi dzień po operacji. Jak we wtorek masz operację, to w czwartek Cię gumkują, bo to było... Największy mój strach był taki, że będę rzygać przez zagumkowane zęby i że się uduszę. To jest też częsty strach u Was. Więc uprzedzając to, rzygasz najczęściej pierwszą noc po operacji, ewentualnie dzień. Nie masz jeszcze wtedy gumek. A jeśli masz gumki, bo jesteś operowany w innym szpitalu, to Ci te gumki po prostu przetną, albo sobie sam je zerwiesz, albo Ci po prostu pielęgniarki wyrwą, tak? Czy coś. No, ale najczęściej po operacjach się budzisz, to nie jesteś zagumkowany na sztywno. Przynajmniej w Olsztynie. Kolejne pytanie. Czy ktoś po opie stracił głos? Do wczoraj jeszcze cicho mówiłam, albo bardziej żąchałam, a dziś już nie jestem w stanie powiedzieć ani słowa. Co robić, żeby oczyścić struny głosowe? Albo kiedy sam wróci? Powiedziałabym sobie, bardzo rzadko to się zdarza. No niestety, Ty miałaś taką przyjemność doświadczyć tego, moja droga. Jeśli nad to było ryzyko, że będziesz musiała przechodzić operację znowu strun głosowych. Nie wiem, dlaczego to się stało. Czy to wina anestezjologa, czy po prostu? Czy to takie ryzyko tej operacji? Idź po prostu do laryngologa. Niech Cię zobaczy i stosuj się do jego zaleceń. Tak bym sobie powiedziała, bo tak zrobiłam. I to było najlepsze rozwiązanie. I jeszcze bym powiedziała sobie, że no, najgorsze jest to, że Ci kazali gadać w szpitalu, bo to myślę, że trochę też pogorszyło sytuację, więc jeśli nie czujecie się na sile mówić, to nie mówcie po prostu. Nie można mówić. I mówiłam o tym też w filmie, o utracie głosu i o powikłaniach, także też to znajdziecie tam. I tak długo nie było żadnego filmu, że po prostu ten to będzie mega długi. A będziecie mieli mnie dosyć na kilka miesięcy. Jakoś nie po kolei się poukładało, wiecie, w ogóle. Przykro mi, przykro. No to trudno, przeczytam nie po kolei. Siemanko, miałam operację dwuszczękową z segmentacją 4 miesiące temu. Ostatnio na wizycie orto spytała mnie, czy mam jakieś odczucia związane z górnym, środkowym segmentem. Mianowicie zaburzone czucie, problemy z odgryzieniem tą częścią. Boże, sama nie mogę się rozczytać, co za patologia. Szczerze mówiąc, dopiero po tym pytaniu zaczęłam zwracać na to uwagę. Rzeczywiście ten kawałek jest jakby słabszy niż reszta, ale go trenuję. Ponoć jest to częste powikłanie po segmentacji. Jestem ciekawa, jak to procentowo wygląda. Proszę o wypowiedź osoby już po, tylko z segmentacją. No i wiecie co, ciężko powiedzieć tutaj o jakiejś miażdżącej przewadze, albo
czy to jest w ogóle, to nie jest poprawne statystycznie, od tego zacznijmy. 13 osób było, zagłosowało na to, że ma problemy z czuciem w segmencie i słabogryzie, a 7, że nie ma żadnych problemów. Także zagłosowało 20 osób. No i trochę więcej niż połowa ma problem z segmentem, więc to o niczym tak naprawdę nie świadczy. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że do tej pory jak gryzę czasem, to mnie przechodzą jakieś dziwne prądy w tej jedynce, ale to nie zawsze i szczególnie jak gryzę coś takiego. Ale jak obgryzam paznokcie, to nie mam takich dziwnych rzeczy. Bo mi się zdarza, czasem wiecie, sprawdzam, czy mój zgryz się dobrze zgryza, więc gryzę. Takie głupoty. Tak, także no miałam takie dziwne odczucia. Myślę, że ta góra po prostu dłużej się zrasta. Dlatego. O Boże, naprawdę jest nie po kolei. To wrócę jeszcze do tych początkowych. Hej, czy ktoś miał z Was tak, że odkręca mu się dystraktor? Ja go przekręcam o jeden, a za jakiś czas on jest rozkręcany, lata luzem. To ja go znowu przekręcam, tak jak ma być, a za jakiś czas znowu to samo. Szpara jest mała i nie rośnie. Nie wiem, jak to po tygodniu, niektórzy już mieli na cały ząb szparę. Co robi źle? No i bym sobie powiedziała, halo, to jest bardzo popularne, że ten dystraktor się rozkręca. I w ogóle błąd był taki, że nie dokręcono mi go porządnie na początku i on się odkręcał, więc ja go sobie potem dokręciłam kilkukrotnie i wtedy był zablokowany i wtedy później naprawdę już to się poszerzało i było dobrze, ale potem znowu mi się po kilku miesiącach rozkręcił, ale wtedy już był zablokowany i nie można było go dokręcić, niestety. I to było strasznie wkurzające, ten obracanie się dystraktora, więc bym powiedziała, halo, musisz sobie go dokręcić, ale skonsultuj to z lekarzem. Tak bym sobie powiedziała, bo bym tak Wam powiedziała. Ale jakbym tak naprawdę rozmawiała z tą audytą na ucho, to bym powiedziała, weź dokręć parę razy więcej, aż poczujesz opór i heja. Ale Wam tego nie powiem, tylko sobie. Help! Jak ktoś mnie czyta... Nie, jak ktoś je, niech nie czyta. Boże, muszę chyba okulary założyć. Potrzebuję rady pomocy. Jestem tydzień po dystrakcji. Wczoraj obudziłam się z ostrym bólem gardła. Wcześniej nie bolało ani trochę. Byłam intubowana przez nos. Cały dzień spływała mi na migdałki flegma z krwią. Dodam, że wcześniej nie plułam krwią. Wszystko było ok. Dziś do tego mam jeszcze zatkany nos. Też krew z wydzieliną. Nie wiem, czy to podrażnienie od krwi, dlatego tak boli. Czy to jakieś zapalenie angina. Chociaż ciągle jeszcze biorę antybiotyk, więc nie wiem, czy to możliwe. Uprzedzając pytania, tak, zamierzam się zapisać do lekarza rodzinnego, tylko chciałam wiedzieć, czy może ktoś tak miał i czy to, no, i czy to normalne. Zakładam, że nie. No to dobrze zakładałaś. Z jednej strony, bo potem miałam zapalenie zatok przez miesiąc. Ale ogólnie, no tak, zatoki się oczyszczają po takich zabiegach, dlatego to wszystko wypływa, więc to jest normalne, ale u mnie oczywiście były jakieś powikłania jak zawsze, bo to nigdy nie może być normalnie, więc bym powiedziała sobie, idź do tego lekarza, do jakiegoś laryngologa, tylko bym powiedziała, idź do lepszego, niż do którego poszłaś, bo poszłaś na NFZ i był beznadziejny. No, to tak. Po dystrakcji byłam na NFZ, a już byłam później tak mądrzejsza i poszłam po operacji dwuszczękowej, jak nie mogłam mówić prywatnie. No, tak to jest. Hej, jakie badania musieliście zrobić przed dystrakcją? Na skierowaniu do szpitala mam napisane tylko, żeby zabrać ze sobą aktualne badania. Morfologia wystarczy, czy robiliście coś jeszcze? Więc powiedziałabym tak, nic nie musisz robić, w szpitalu Ci wszystko zrobią, jeśli nie dali Ci skierowania na badania. Bo się oczywiście naczytałam, że niektórzy mają te skierowania, muszą wcześniej robić takie badanie i w ogóle. W wielu szpitalach to funkcjonuje, że dostajesz skierowanie wcześniej, robisz badanie i przychodzisz z wynikami. W Olsztynie jest tak, że po prostu przychodzisz do szpitala i oni na dzień dobry robią Ci pakiet badań. I chyba za szybko gadam, bo gadam niewyraźnie. Tak myślę, że to będzie słychać na filmie. I pić mi się chce, ale sorry. Musicie to przetrzymać. I chyba to już ostatnie pytanie. Hej, we wtorek wyciągałam wszystkie płytki i na dole i na górze normalnie zabieg w narkozie. Już wczoraj, sobota, zaczęła boleć mnie dolna prawa strona żukwy i była bardzo spuchnięta. Dziś jest to widoczne jeszcze bardziej. Bardzo bolesne miejsce twarde, no i mam wrażenie, że narywa i będzie puchło jeszcze mocniej. Kontrola dopiero w czwartek, ale chyba pojadę szybciej, bo mi się nie podoba. Miał jakieś takie dziwne rzeczy po płytkach. I tu bym sobie powiedziała, jedź koniecznie do lekarza, bo to nie jest normalne, że jedna strona ci puchnie zamiast schodzić. Nie,
kiedy opuchlizna schodzi nierównomiernie, to jest już jakby lampka powinna Wam się zapalić, że z tym trzeba jechać do lekarza, albo gdy jeszcze w ogóle opuchlizna z jednej strony zaczyna rosnąć, a z drugiej schodzi. To znaczy, że tutaj coś się dzieje złego. No i u mnie był taki guz i lekarze powiedzieli, że jak nie zacznie schodzić po tygodniu, to trzeba będzie go odbarczyć, czyli wziąć strzykawkę i odciągnąć. No, ta wizja mnie przerażała tak bardzo, że potem ten guz zaczął się wchłaniać. Trochę to trwało, zanim się wchłonął. I w ogóle czasami mam takie, jak sobie tutaj pomacam, to mam takie jakieś dziwne wrażenia i uczucia. Nie wiem, czy to po tym guzie, no ale na tomografii tutaj nic nie widać, więc... Więc tak to jest, że takie dziwne rzeczy czasem się zdarzają i trzeba reagować, bo to może być nie tylko krwiak, bo krwiaki zazwyczaj się wchłaniają, ale to też może być ropień, a ropę trzeba odciągnąć, tak? No i to chyba są wszystkie pytania. I czas będzie kończyć, bo już nagrałam tego bardzo dużo. Ogólnie bardzo wielokrotnie się chwaliłam jakimiś tam śmiesznymi filmikami z dystrakcją, jak udaje na przykład świnie, jakimiś porównaniami w ogóle z takim dystansem na tej grupie. Link oczywiście zamieszczę poniżej, to sami będziecie mogli sobie poczytać te posty. Tak. No i myślę, że takie miejsca są zdecydowanie bardzo dobre, ponieważ ludzie tam, wielu ludzi tam się wymienia doświadczeniami, tak? Nie tylko jedna osoba. Tylko wiele, więc można z tego dużo więcej wyciągnąć. I ja na grupę trafiłam przypadkiem, wpisując w neta hasło Progenia, nic wtedy więcej mi nie wyskoczyło. Kiedyś jeszcze wyskakiwało mi stare forum, ale te forum właśnie zostało przeniesione na grupę Progenia, wysunięta szczęka. I tam było tego najwięcej informacji. No i tak, ja po prostu zaczęłam się dzielić swoimi przeżyciami, informacjami, bo wkurzało mnie to, że nic nie ma, jak ja szukam. Po prostu w internecie. Nic, kompletnie nic. Kiedyś był jeszcze blog takiej jednej dziewczyny, ale ja go czytałam dużo, dużo wcześniej, nie wiem, z jakieś 10 lat temu. I on był nacechowany bardzo negatywnie, przynajmniej ja go tak odbierałam i wtedy się zraziłam do tej operacji. I sobie pomyślałam, że nie, halo, ja nie chcę robić takiego bloga, który będzie tylko zniechęcał, chcę jakby to rzetelnie przedstawić, tak, wady i zalety, ale że jednak, no, moim osobistym odbiorze to jest po prostu tego warte, tak. No i na tych przemyśleniach kończę ten film, bo zaraz mi wywali kamerę. No i jeśli Wam się podobało i chcecie więcej ode mnie, to podawajcie łapki w górę i subskrybujcie, żebyśmy rośli w siłę. Oczywiście w komentarzach możecie pisać swoje przemyślenia, tylko nie na temat mojego wyglądu, bo to nie jest istotne, ale na temat tego, co mówię, jak najbardziej. I no i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że w lepszych warunkach, w lepszym studio nagrań. Tak. No i na razie do zobaczenia. Cześć.